Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Motodoradcy. Dzisiaj taki szybki materiał w nawiązaniu do jednego z poprzednich odcinków, jak i Waszych pytań odnośnie mierników lakieru. Pytaliście mnie, jaki miernik wybrać, czym się kierować, z jakiego ja korzystam, co warto mieć w tym mierniku, co jest zbyteczną formą, za którą musimy dodatkowo zapłacić. Zatem pokrótce odpowiem. Podstawowa forma miernika, którego nie mam przy sobie, ale to jest coś w formie takiego długopisu z wyciągnalnym magnesem. Odradzam, kosztuje około 30 zł, no to jest taki najbardziej chyba prowizoryczny miernik, jaki tylko może być. Broń Boże nie mierzyć żadnego auta podczas deszczu, bo ta skala się raz, dwa odlepi. Coś tam pokazuje, ale no jest to trochę takie pojęcie względne, zawsze lepiej jednak wydać te parę złotych więcej. Drugim typem mierników są to mierniki elektroniczne, ale w prostej budowie, czyli taki jak ten. Kosztuje około 120 zł na Allegro, ma wyświetlacz, co prawda jest tylko na sam metal, nie ma tutaj formy mierzenia aluminium, więc jakby ktoś chciał jeden z modeli Audi sprawdzić, no może być tutaj dosyć duży problem, więc warto też na to zwrócić uwagę, jakie mamy zapotrzebowanie na jakie auto. No bardziej rozwiązaną, bardziej taką lepszą formą mierników są mierniki z sondą oraz z ruchomą głowicą. Ja z tego miernika korzystam najczęściej, ponieważ jest mi nim znacznie łatwiej dokonać pomiaru w jakichś miejscach trudniej dostępnych, ponieważ cały czas mam wyświetlacz przed oczami, a sondą mogę sobie w różnych miejscach manewrować. No niestety, tym miernikiem muszę skakać za nim cały czas, ale czym się różni ich funkcja? Tak na dobrą sprawę, no niczym, no poza tym, że ten ma możliwość mierzenia aluminium. Oba dokonują tego samego pomiaru i ten no jest 2,5 raza jakby droższy i to jest bardziej forma wygody. Jedna z firm oferuje też taki miernik, że oprócz ruchomej głowicy ma tak zwany ruchomy czpień w środku. Dzięki temu możemy mierzyć go w skrajnych elementach, czyli na przetłoczeniach, na załamaniach możemy dokonywać pomiaru. Korzystałem przez jakiś czas z tego miernika, ale przyznam szczerze, że 429 zł on kosztuje, można go znaleźć w łatwy sposób na Allegro. To już trochę dużo jak za miernik. Do domowego użytku odradzam mierniki, które możemy kupić na Allegro za 700, 1200, 1300 z możliwością podpięcia pod komputer, że dokonujemy pomiarów w konkretnych miejscach, później automatycznie szczytuje to nam na siatkę samochodu. Z takich urządzeń korzystają rzeczoznawcy i do pomiarów domowych w zupełności wystarczają takie mierniki. Więc tak jak mówię, jeśli zależy nam na pomiarze jakby jednego auta, albo nie wiem, kupujemy auto raz na 2 czy 3 lata, kupić sobie taki zwykły, podstawowy miernik za 120-130 zł. Jest kilku producentów w Polsce, którzy zajmują się sprzedażą tego typu mierników. No jeżeli cenimy trochę większą wygodę, polecam sondę, ale sondę, jeżeli już chcemy kupić miernik z sondą, to też z ruchomą głowicą. Naprawdę jest to mega wygodne i ta głowica, łatwiej ją pełną powierzchnią dotknąć danego elementu, można docisnąć i czujemy po prostu ten miernik w rękach, bo tym miernikiem, jeżeli nie dołożymy go równo do auta, do powierzchni badanej, no nie ukrywam, będą kwiatki, tak? Bo wystarczy lekko rękę odchylić, już nie będzie 120 mikrometrów, tylko będzie pokazywał 420, bo no to są setne części centymetra. No mogę tyle powiedzieć, że warto mieć taki sprzęt, chociaż mimo, że już komisy powoli te lepsze oferują możliwość wypożyczenia takiego sprzętu, bądź też możemy, nie wiem, na Allegro wypożyczyć tam chyba za 30-40 zł taki sprzęt, no to po co to wypożyczać za 30, jak za stówkę czy 120 zł to można kupić i będziemy mieli to już na własność. Bateria to tutaj w tym mierniku mogę powiedzieć, że no strzelam, dokonałem nim pomiaru, nie wiem, 200 samochodów, jeszcze cały czas używam fabrycznej baterii, więc są to energooszczędne urządzenia, wyświetlacz jest, podświetlany jest, w zupełności wystarcza. Więc kupujcie z głową, oglądajcie dobrze. Szpachla to nie zawsze znaczy, że auto jest powypadkowe, ale mimo wszystko warto wiedzieć, co w danym aucie się dzieje. Pozdrawiam serdecznie, do następnego, hej!